Wpisuję w internet dieta keto i wyskakuje mi artykuł chociażby w Medonecie na temat diety keto. Wiadomo, coraz więcej artykułów będzie na ten temat, no bo dieta jest popularna. Dlaczego popularna? Dlatego, że jest skuteczna. Zresztą to nie dieta, to styl życia. Jeżeli jest faktycznie samą dietą, to dieta ketogeniczna działa tak jak inne diety, czyli jest chwilową modą, faktycznie źle skonstruowana, powoduje wiele objawów nieprzyjemnych, ubocznych, które powodują, że nie dość, że nie utrzymuje się tego długoterminowo, to później się źle mówi o stylu niskowęglowodanowym jako o diecie. No i teraz też warto zauważyć pewną zależność. Skoro coś staje się popularne, tak jak styl życia niskowęglowodanowy czy dieta keto, to zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Zaczynają się dziać rzeczy takie, że robią się jakieś odłamy, różnego rodzaju odmiany i chcielibyśmy Wam dzisiaj powiedzieć o tym, na co natraficie w większości przypadków, wpisując słowo czy słowa dieta ketogeniczna. To niestety już na pierwszy rzut oka, patrząc na ten artykuł w Medonecie, oczywiście napotkacie się na te stare i dziwne rekomendacje, dziwną konstrukcję diety ketogenicznej, która była stosowana w leczeniu padaczki lekoopornej, ale nadal te proporcje są powielane i uważa się, że to jest właśnie taka stosowana dieta ketogeniczna w większości przypadków. Myślę, że krzywdzące, a na pewno takie nieodpowiednie do dobrze skonstruowanej stylu życia niskowęglowodanowego jest to hasło jedz tłuszcz, by spalać tłuszcz. Tak, oczywiście to znaczy teraz, żeby tłuszczu się nie bać, żeby wyleczyć i wyjść z tej tłuszczofobii, którą nas wprowadzano od lat 50. i wzwyż, gdzie na podstawie wielkiego oszustwa, manipulacji, konfliktu czy walki interesów doprowadzono do tego, że przestaliśmy jeść tłuszcz ze strachu, a zaczęliśmy jeść węglowodany, bo oczywiście pewne rekomendacje ograniczenia tłuszczu podłapały firmy produkujące jedzonko i teraz mamy to jedzonko beztłuszczowe, pełne węglowodanów. No i jakoś tak dziwnie się złożyło, że od czasu tamtych rekomendacji piramidy żywieniowej, przecież nasyconej zbożami i prozapalnymi czynnikami, nagle wszyscy chorujemy, a nikt do tej pory nie odszczekał tego, chociaż niektórzy odszczekują cicho. Słyszę szczekanie. No to pojedynczy ci dietetycy odszczekują rekomendowanie cukrzykom diety wysokowęglowodanowej, co jest oczywiście nieporozumieniem i wręcz krzywdzeniem osoby, u której powinno się ograniczać węglowodany. Ale przejdźmy do artykułu w Medonecie, który jest artykułem napawającym nadzieją. Jakoś czytając ten artykuł, dużo przydatnej wiedzy. Nie mam tutaj jakiegoś takiego ukrytego podtekstu zmanipulowania wiedzy. Raczej w niektórych sytuacjach powtarzanie pewnych takich nieprawd i strachów, które niestety są powtarzane wszędzie. No i na początku jest fajne jest to, że powszechnie stosowana jest w walce z nadmiernymi kilogramami, może być wykorzystywana między innymi, to jest nowość takich artykułów. A to ciekawie zauważyli. Do leczenia nadciśnienia czy cukrzycy. No tak, generalnie w większości artykułów nie usłyszysz, że dieta ketogeniczna jest stosowana do leczenia czegokolwiek, głównie do odchudzania, a tu proszę, taka nowość i rzeczywiście te informacje muszą się przebijać do tego mainstreamu, bo przecież tutaj ja mam wrażenie, że to nie będzie zatrzymane, bo przecież ci pacjenci chodzą, oni z tej cukrzycy, przecież przyznajcie, dajcie znać w komentarzu, kto dzięki stylowi niskowęglowodanowemu wyleczył się z nadciśnienia albo z cukrzycy, albo z innej choroby metabolicznej. Przecież wychodzicie po tym świecie i mówicie na prawo i lewo, nie że częste posiłki was wyleczyły, tylko dieta czy styl życia niskowęglowodanowy. Wobec tego musi świat zauważyć, że to służy do leczenia, bo taka jest prawda. To prawda. No i co jest warte? Okej, wiem, jaki był główny cel, tak przypuszczam, napisania tego artykułu, bo sam wiesz, jak jeszcze działaliśmy bardziej w innej branży, w branży wprowadzania produktów do wielkich sieci typu Rossmann i tak dalej, to sami wykorzystywaliśmy te marketingowe narzędzia, jakimi jest chociażby umieszczanie pewnych artykułów sponsorowanych w różnych czasopismach, które miały
miały na celu naprowadzenie klienta na nasz produkt. No to jest... Ja mam wrażenie, że nie ma gazety, która... Właściwie większość gazet to są artykuły sponsorowane, jakkolwiek byście czytali i brzmiały to profesjonalnie i super. Za tym zawsze idzie kasa i taka treść, która ma naprowadzić, przekierować na jakąś stronę, bądź produkt, bądź jakąś usługę. No i tak jest ten świat konstruowany. Z treści tego artykułu domyślicie się pewnie sami, na jakie usługi Medonet chce nakierować, ale skupmy się na merytoryczności i jakby dajmy szansę autorowi temu artykułowi i idźmy. No, skonstruowanie jest takie, że przedstawiamy zasady diety ketogenicznej. One są, zaraz powiemy dlaczego, akurat niezbyt idealnie przedstawione. Zalety, wady, co jeść i czego nie jeść, jadłospis i efekty. No to na początku zasady mamy takie, że tutaj z jakąś taką upartością maniaka w tym artykule, tak jak wielu innych, no, autor boi się powiedzieć, że dieta jest tak naprawdę bezpieczna i nie trzeba wielkich konsultacji lekarza czy dietetyka, żeby sobie zacząć jeść zdrowo, no ja, naturalnie i bez przetworzonego jedzenia. Oczywiście musisz skonsultować z lekarzem, jeżeli masz cukrzycę, na insulinie, na lekach nowoczesnych, chociażby SGLT2, które trzeba bezwzględnie odstawić, przed dietą ketogeniczną. Insulinę trzeba zredukować od razu przynajmniej o 50%, a później odstawić krótko działającą prawie u każdego pacjenta, no to trzeba to robić pod okiem lekarza. Ale jeżeli jesteś osobą zdrową, która chce żyć po prostu dłużej i zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby metaboliczne, no to z kim tutaj konsultować? Zjedzenie mięsa czy jajka. Zobaczcie, w jakich czasach żyjemy. Żyjemy w Matrixie. Zresztą, a propos, jutro idziemy na Matrix. Zobaczymy, co tam wymyślili. Zobaczcie, w jakim Matrixie żyjemy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę typu 2, a dodatkowe 5 milionów Polaków choruje na insulinooporność, czyli ma różnego rodzaju pewnie schorzenia metaboliczne i za chwilę będzie miało cukrzycę. W wyniku czego? No w wyniku stylu życia, głównie w wyniku stylu jedzenia, które obecnie propagują, jedzą i w które obecnie jest zalecane większości osób, czyli częste jedzenie, spożywanie dużej ilości węglowodanów przetworzonych typu... typu pieczywo, typu bułeczki, typu różnego rodzaju przekąseczki, no bo przecież trzeba jeść często małymi posiłkami i dostarczać dużo węglowodanów. Przez to się organizm buntuje, no i mamy taką sytuację, jaką mamy. Przecież społeczeństwo w większości nie jest chore, nie jesteście chorzy dlatego, że stosujecie dietę ketogeniczną, tylko jesteście chorzy dlatego, że jej nie stosowaliście. Że jej nie stosujecie. No i teraz przychodzi taki czas, gdzie postępowanie niskowęglowodanowe oparte na prawdziwym jedzeniu prawdziwych produktach, ograniczaniu węglowodanów w tych przetworzonych staje się coraz bardziej popularne, to nagle coś takiego trzeba konsultować z lekarzem i dietetykiem, bo co? Bo trzeba się zapytać, ile jajek można jeść, kiedy ja mam ochotę zjeść 2 jajka? Trzeba się zapytać, ile mięsa mam zjeść, bo mam ochotę na mięso? Nie wiem, czy rzeczywiście uważacie, że twój organizm potrzebuje jednego z drugim dietetyka, żeby mówił wam dokładnie co i kiedy do buzi włożyć, to już nie wystarczy wsłuchać się rano w twój organizm nierozregulowany tymi przekąseczkami, które wam się zaleca. Czy naprawdę uważacie, że wasz organizm jest na tyle głupi, że trzeba mu dać rozpiskę, którą przyklejasz na lodówkę i musisz patrzeć, co włożyć do gara, o której godzinie? No nie, no pomieszanie z poplątaniem. Matrix 4 jutro w kinie. Zwłaszcza, że dieta styl niskowęglowodanowy keto powoduje wytwarzanie ciał ketonowych, które już same w sobie regulują apetyt, po prostu nawet bez ciał ketonowych. Nie musisz wchodzić w ketozę, ale ograniczyć węglowodany do poniżej 100 gram na dobę i wtedy zobaczysz, że te stabilne poziomy glukozy i insuliny spowodują, że nie tylko lepiej się poczujesz więcej energii, poczujesz stabilizację nastroju, wycofanie wielu objawów typu zgaga i tak dalej, ale też poczujesz to, że twój apetyt będzie mniejszy, no w naturalny sposób
sposób będziesz omijać jeden tak. przynajmniej posiłek dnia, jeść dwa, maksymalnie trzy razy dziennie i twój organizm tobie za to naprawdę podziękuje. Ale co jeszcze zauważam w tym trendzie, okej, coraz więcej osób przychodzi na stylnisko węglowodanowy, dzięki, super, będziecie zdrowsi i będziecie dłużej żyli, ale mam wrażenie, że jest taka tendencja, że zmieniłem styl życia, ten poprzedni był do dupy, bo jestem coraz bardziej chory, otyły, nieszczęśliwy, smutny, przechodzę na nowy styl życia, który daje mi energię, chudnę, coraz mniej leków, ale nagle zdarza się gorszy dzień. Na przykład ja mam dzisiaj gorszy dzień, bo nie wyspałem się po prostu. Nie wyspałem się, późno poszedłem spać, wcześniej wstałem, źle spałem. Okej, okay, jestem troszkę senny, zaraz muszę się napić kawy. I teraz jest taka tendencja do zrzucania winy, czy szukania problemów w zmianie stylu życia. Czyli tak, tamten styl życia nie był problemem, jakby nie zrzucałeś winy na to, że jest dużo węglowodanów, tylko pewnie jakieś stresy w pracy, czyli pewnie, czy to jest częste, nie wiem, co mi jest. W ogóle nie wiążemy swojego życia i zdrowia z tym, co jemy. Ale, co mi jest, doktorze? Ale nagle zmieniamy ten styl życia na super zdrowy i zastanawiamy się, a może to, że przestałem pić Coca-Colę, zajadać się płatkami śniadaniowymi i rzadko jem, to dlatego mam dzisiaj gorszy dzień. Ale prawda jest taka, że jeżeli wyłączasz Coca-Colę, czyli odstawiasz te wysoce uzależniające produkty i przechodzisz na styl niskowęglowodanowy, u większości osób oczywiście dochodzi do zwiększenia ilości energii, bo odstawiasz toksyny, ale u sporej części pacjentów, sam wiesz, dochodzi do klasycznych objawów zespołu odstawiennego. Te osoby faktycznie mogą czuć się gorzej, no tak samo jak alkoholicy po odstawieniu alkoholu lub ci, którzy palili papierosy, nagle im brakuje do szczęścia tego źródła nałogu. To jest oczywiste i wtedy trzeba podchodzić do tego wieloczynnikowo i wieloaspektowo. No, musimy wtedy leczyć to jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych, którą ewidentnie są węglowodany, zwłaszcza te węglowodany przetworzone, które łatwo przedawkować i przejeść. No i wróćmy do tego artykułu, bo na tym artykule opieramy ten film. No, na początku już, dobra, zdradzają się tak naprawdę, co promują w tym artykule, niezłym artykule, bo jest napisane, że dieta ketogeniczna to sposób odżywiania, który zakłada więcej tłuszczu, dlatego powinna być przeprowadzana wyłącznie pod kontrolą lekarza i dietetyka. W celu przeprowadzenia konsultacji u dietetyka i zaplanowania odżywiania umów się ze specjalistyczną wizytą online, podlinkowane do linku. Czyli online. Zaplanowanie wizyty to sposób na skrócenie czasu oczekiwania. Można zrobić to bez wychodzenia z domu. Ja to nawet rozumiem, bo przecież nastraszenie, podlinkowanie, tak to niestety działa. To jeszcze nie jest najgorsze, tak? Dobrze, nie chcą nam wcisnąć jakiegoś tabletku albo jakiegoś produktu, tylko chcą, żebyśmy pogadali z dietetykiem, a nuż ten dietetyk wie to wszystko, co tutaj jest napisane o diecie ketogenicznej i powie nam coś więcej. Nastraszenie, tak powiedziałeś. Tak. I kolejnym linkiem blisko tutaj jest też takie hasło: sprawdź trzy najgorsze diety w 2021 roku. Jedną z nich jest dieta keto. Tutaj dlatego też ten element strachu jest, zastraszonym społeczeństwem kontroluje się lepiej. I teraz, co mi tutaj nie pasuje, to, że w tym artykule autorzy opierają się na kompletnie oderwanych od rzeczywistości, można powiedzieć, nieaktualnej konstrukcji czy zasadach konstruowanej diety ketogenicznej. Bo o ile dla leczenia padaczki lekoopornej faktycznie najbardziej zbadane jest ten taki protokół diety 4:1, czyli ma być 4 razy więcej tłuszczu w stosunku do dwóch pozostałych makroskładników, czyli białka i węglowodanów. Dlatego też tak się mówiło, że 80% powinny stanowić tłuszcze, a pozostałą część 20% węglowodany i białko. O ile to ma sens naukowy nawet przy leczeniu padaczki lekoopornej, o tyle skonstruowanie w ten sposób diety i utrzymanie jej graniczy z cudem, wręcz osobiście uważam, że jest wielką szkodą dla tego społeczeństwa rosnącego, ludzi racjonalnie myślących, bo doprowadza do tego, że zamiast myśleć o naturalnym jedzeniu, to ludzie zaczynają liczyć makroskładniki, dolewać
tłuszcz w jakichś dziwnych formach wszędzie, gdzie tylko można, przejadać się tym tłuszczem. Ten tłuszcz przecież zaczyna blokować zdrowe spalanie tkanki tłuszczowej, no bo organizm zamiast czerpać z własnej tkanki tłuszczowej, to czerpie z tego donadnego tłuszczu w nadmiernej ilości. No i generalnie robi się jeden wielki klops. No to jest ten minus, który pamiętajcie, dobrze skonstruowana dieta niskowęglowodanowa czy styl keto, to są trzy główne zasady, które przypomnimy. Po pierwsze, ograniczaj węglowodany do poniżej 100 wszyscy, poniżej 50 mniej chorzy metabolicznie, poniżej 20 bardziej chorzy metabolicznie. Jeżeli masz do odstawienia leki, to skorzystaj z protokołu naszego odstawiania leków na stronie Bracia Rodzeń w sklepie i zanieś ten protokół do lekarza i odstawię z lekarzem leki w tym protokole. No tak, druga zasada, właściwie to są dwie pierwsze zasady. Drugą, pierwszą zasadą jest pamiętaj o białku. Białko jest najważniejsze w stylu życia niskowęglowodanowym. Z białka jesteś zbudowany, więc musisz dostarczyć odpowiednią ilość białka. I teraz tak, zaraz ktoś zada pytanie. Zaraz, mówicie nic nie liczyć, a mówicie o ilościach białka i ilościach węglowodanów. Tak, uważamy, że na początku trzeba zorientować się, chyba że wiesz, który produkt ma ile węglowodanów. Potraktujcie to jako miesiąc nauki, żebyście wiedzieli, jakimi produktami się otaczać. Ale potem nie musicie niczego liczyć, nie musicie niczego ważyć, bo już wiecie. Jeżeli zjecie, nie wiem, na śniadanie dwa jajka i paprykę i coś dodatkowo, to mniej więcej tyle. I to nie chodzi o osiąganie ketozy za wszelką cenę. Tutaj chodzi o to, żeby obniżyć węglowodany i dostarczyć odpowiednią ilość białka, a dzięki temu odczuwasz mniej głodu, dzięki temu zaczynasz spalać tkankę tłuszczową i dzięki temu uelastyczniasz organizm i potrafi on wykorzystać energię tą zjadaną, czyli węglowodany, ale też tą wewnętrzną, czyli po wykorzystaniu glukozy z wątroby dobiera się do tkanki tłuszczowej i tworzy ketony. I to jest ten cel nadrzędny, uzyskanie elastyczności metabolicznej, takiej jaką mieliśmy rodząc się, bo większość dzieciaków po urodzeniu jest totalnie elastyczna metabolicznie i wytwarza ketony, potrafi czerpać z obu źródeł energii, czyli glukozy i ketonów. Fajnie w tym artykule skomentowano zalety diety. Często wymienia się w zaletach wspomaganie walki z insulinoopornością. Świetnie, że autor to zauważył. Styl niskowęglowodanowy reguluje wydzielanie insuliny, ogranicza apetyt na słodycze, zapewnia uczucie sytości na długi czas, redukuje obrzęki, pomaga pozbyć się dolegliwości trawiennych, takich jak wzdęcia, no i wiele innych. Oczywiście na początku przy źle skonstruowanej czy przy niedoborach przed dietą ketogeniczną czy stylem niskowęglowodanowym może dochodzić do przejściowych zaparć, ale odpowiednie nawodnienie i uzupełnienie magnezu i potasu, których zwykle jest na początku mało, prowadzi do poprawy perystaltyki. No i oczywiście widać to też, nie obrażamy się, tylko chcę wytłumaczyć obserwatorom, wam oglądającym, i dlaczego te artykuły w ogóle powstają. No bo później mamy kontroluj swoją wagę za pomocą inteligentnej wagi łazienkowej Visiomet, Bauel, coś tam, która dodatkowo przeprowadza analizę ciała, określa zapotrzebowanie kaloryczne. Czyli mamy kolejną firmę, która włożyła pieniądze na to, żeby ten artykuł napisać. Ten artykuł, a że dieta ketogeniczna jest najmocniej udowodniona na zdrowy spadek masy ciała, no to podczepiają się tutaj firmy, które mają interes do ugrania u wszystkich, którzy tą masę ciała chcą ważyć. Ważne, żeby te artykuły były pisane tak racjonalnie. No ten jest akurat niezły, No nie straszy za bardzo i... Dokładnie, wagi tutaj w wadach oczywiście, że po dwóch miesiącach wszystko mija, problemy trawienne, no tutaj nie do końca. Oczywiście źle skonstruowana dieta ketogeniczna, która nie bierze pod uwagę, czy styl ketogeniczny, który nie bierze pod uwagę emocji, który nie bierze pod uwagę kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, relacji, pracy, czyli nie idzie do korzeni, nigdy nie zostanie utrzymana, tak jak żaden inny styl życia. Jeżeli źródłem przejadania się węglowodanami jest zła relacja do pracy, do siebie, do męża, żony, szefa, współpracowników całego świata, no to bez psychoterapii nic długoterminowo nie utrzymasz, nawet tak zdrowy i dobrze skonstruowany styl życia jak styl życia keto. Leć dalej. Duża ilość tłuszczu w diecie. Ale już tam się nie rozpędzaj za dużo. Co jeść? Właściwie to jest wszystko.
na ten temat, na temat artykułów. I teraz ten film służy podsumowanie temu, żebyście wiedzieli, w jaki sposób czerpać wiedzę z internetu, że tak naprawdę każdy artykuł jest artykułem sponsorowanym i naprawdę nie można brać tego wszystkiego napisanego dosłownie jako prawdę objawioną, tylko trzeba zauważać takie rzeczy, jakie firmy reklamują produkty na tej stronie, w jaki sposób jest skonstruowany artykuł, na jakie autorytety się powołują, czy to są autorytety wiarygodne, czy te autorytety też mają w interesie to, żeby zakłamać dietę czy styl życia niskowęglowodanowy, chociażby takie jak firmy farmaceutyczne, które w życiu nie dopuszczą, aby to była wiedza popularna i żeby styl życia niskowęglowodanowy był promowany jako zdrowy. No po prostu nie jest to w ich interesie, bo zbyt dużo osób byłoby zdrowych i nie kupowałoby tych wszystkich tabletków. Tyle. Ja czuję się jak na egzaminie, przynajmniej z anatomii. Bo przyszedł czas oceny. Oceńcie nas po tym filmie, co myślicie, jak to wyszło. Możecie nas zniszczyć, albo możecie nas wypromować, właściwie wypromować kanał, żeby poszedł dalej, a co trzeba robić, to Mateusz wam powie. Prosta sprawa, to jest ten moment, gdzie albo dajecie kciuka, albo walicie w kciuka, lub nie walicie w kciuka, to jest ten moment, gdzie subskrybujecie, o co was prosimy. Na tym polega nasza działalność, że my edukujemy, my próbujemy zmienić wam życie, a wy ewentualnie możecie rozważyć odwdzięczenie się nam walnięciem w kciuka, bądź zasubskrybowaniem kanału. Można pięknie żyć, kropka.